Hej, z tej strony Bartek z Kompanii Szostek i w tym filmie chciałem z Tobą pogadać o tym, co możemy zrobić, żeby spalać tłuszcz, ale bez liczenia kalorii. Jak możemy to zrobić tak, żeby nie trzeba było tego wszystkiego liczyć, wpisywać w jakąś aplikację i dokładnie notować i starać się wykalkulować każdą kalorię i nosić ze sobą wszędzie telefon albo jeszcze lepiej notes <laughs> i wpisywać to wszystko. Jak możemy tego uniknąć? No jak nie chcemy liczyć kalorii, a jesteśmy początkujący i nie mamy doświadczenia za bardzo z tym, co ile mniej więcej ma i jak jedzenie, jakiejś ilości jedzenia określonego wpływa na nasz organizm i to, jak zachowuje się nasza waga, jak budujemy mięśnie, jak spalamy tłuszcz, no to będziemy potrzebowali jakichś ogólnych zasad, tak, dzięki którym nie będziemy musieli tego wszystkiego liczyć, ale nasze domyślne wyniki, tak, które będą. Zastosowania tych reguł ogólnych i zasad wynikały, doprowadzą nas do tego, że będziemy tak czy siak spalać tą tkankę tłuszczową. Tak więc musimy takimi ogólnikami dojść do dobrego rezultatu. No i teraz takie trzy najważniejsze rzeczy, które chcę Ci przekazać, jeżeli chodzi o odżywianie. No to taka optymalna dieta. Po to, żeby spaść kankę tłuszczową, to będzie dieta po pierwsze bogata w białko. Dlaczego? No dlatego, że białko jest syte, więc na cię, nie będziesz głodna czy głodny. A po drugie, białko ma największy tak zwany efekt termiczny, czyli twoje ciało potrzebuje zużyć najwięcej energii, żeby to białko przerobić. Czyli dodatkowo przyspieszasz swój metabolizm, kiedy to białko jesz, więc będziesz spalał więcej kalorii, kiedy zjesz białko. Niż gdybyś na przykład zjadł makaron. Ok. Eee, druga rzecz co do odżywiania. Co ja chciałem powiedzieć? Druga rzecz co do odżywiania. Eee, a tak. Owoce i warzywa. Eee, taka główna zasada. To, co jest potrzebne Twojemu organizmowi do przeżycia, do normalnego funkcjonowania, to jest białko i tłuszcze białko i tłuszcze. Węglowodany nie są mu koniecznie potrzebne, tak? Węglowodany są ogólnie dobre jako źródło dodatkowej energii i paliwa dla naszego organizmu. Jest preferowane przez nasze tkanki, przez nasze ciało, ale nie są potrzebne. Więc to, co możemy zrobić, żeby jak najłatwiej było nam spać tkankę tłuszczową, no to po pierwsze naładować jak najwięcej białka chudego w tej diecie. Czyli takiego, które nie ma dużej zawartości tłuszczu, bo tłuszcz jest najbardziej kalorycznym makroskładnikiem. 1 gram tłuszczu ma 9 kilokalorii, 1 gram białka ma 4 kilokalorie, a 1 gram węglowodanów też ma 4 kilokalorie. Więc tłuszcz jest najbardziej kaloryczny. Więc możemy załadować jak najwięcej białka, ale drugą rzecz, którą możemy zrobić, to nie nabijać sobie dużo węglowodanów, jedząc przetworzone produkty raz, a dwa, że produkty mączne. Takie typowe węglowodany, bo one mają dużo tych kalorii. Można ich łatwo dużo zjeść, bo nie są sycące. Tak samo słodycze. Można ich łatwo dużo zjeść, bo nie są sycące, a nabiją nam dużo kalorii i ciężko będzie nam ten deficyt kaloryczny, no bo potrzebny jest nam koniec końców deficyt. Musimy zjadać mniej kalorii dziennie niż spalamy. Ciężko będzie nam to utrzymać. Natomiast kiedy wrzucimy sobie w tą naszą dietę jak największą ilość warzyw oprócz białka, warzywa i owoce też zawierają błonnik i są węglowodanami, które mają niski indeks glikemiczny, co to oznacza, że powoli będą uwalniały ten twój ten cukier, tak, który w nich jest do krwi i nie powodują takiego szybkiego wzrostu glukozy w krwi i też nie powodują szybkiego zjazdu. Przynajmniej z tego, co ja rozumiem. Więc możemy zrobić tak, że naładujemy twoją dietę białkiem i warzywami, one mają błonnik, oprócz tego, że nie powodują tego spajku takiego, to mają błonnik i przez to nasycą cię dodatkowo. I kiedy połączymy wysoko sycące białko i wysoko sycące warzywa, to ta dieta już jest dobrze zoptymalizowana pod to, żeby łatwo było nam nie zjadać większej ilości kalorii, żebyśmy dodatkowo przyspieszali nasz metabolizm i nie byli, nie byliśmy, żebyśmy nie byli głodni, tak żeby łatwo nam było po prostu wytrzymać bez jedzenia dłuższy okres czasu, tak? No bo jak nie będziemy jeść, no to łatwo będzie nam mieć deficyt kaloryczny, nie zjeść nadmiernej ilości kalorii. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, czyli o aktywność i trening pod cel spalania tkanki tłuszczowej, tak? No to po pierwsze, ruszaj się. Jak najwięcej ruchu w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek formie ćwiczeń, spacerów, biegania, pływania, jazdy na rowerze. Jak najwięcej, im więcej, tym lepiej. Jak chodzi o cardio, jak najbardziej możesz robić cardio. Cardio nie jest złym narzędziem na spalanie tłuszczu, ani też nie jest samo w sobie złe, jak już co niektórzy zaczęli mówić. Tak, cardio działa, pomaga w spalaniu tłuszczu, pomaga w usuwaniu nadmiaru wody z organizmu. Ja po sobie widzę duże rezultaty i duże, dużą różnicę między kiedy robię cardio, a kiedy nie robię kardio, także można je robić, ale trzeba być świadomym. Że cardio spala kaloria tylko wtedy, kiedy je robimy. Nie pasywnie, tak jak w przypadku tkanki mięśniowej, tak? Więc, yy, no i podbija nam apetyt też dodatkowo. Yy, więc, jeżeli chcemy spalać tłuszcz, jak najbardziej można robić kardio, no ale trzeba pamiętać, że to nie wszystko. I najlepszą opcją, jaką można robić, yy, to oprócz odrobiny cardio tak? Dorzucać trening siłowy głównie. I trening siłowy. No, oparty na ćwiczeniach wielostawowych, tak? czyli takich, które angażują jak największe grupy Twoich mięśni. To są rzeczy takie jak przysiady, martwe ciągi, ściągania drążka czy podciągania, wyciskania na klatkę, wyciskania nad głowę. Tak? E, to są ruchy, które angażują najwięcej mięśni i budują tkankę mięśniową najszybciej, dają największy bodziec do wzrostu. Dlaczego chcemy to robić? Dlatego, że tkanka mięśniowa będzie spalała kalorie za nas pasywnie, nawet kiedy Śpimy. Im więcej tej tkanki mięśniowej zbudujemy, tym więcej kalorii możemy zjeść i tak i tak nie przytyjemy, no bo coraz więcej tych kalorii spalamy 24 godziny na 7 poprzez to, że po prostu ją mamy. No i jeszcze jedna ostatnia rzecz. Ważne jest to, żeby mieć wystarczającą ilość snu, bo kiedy nie śpimy, to ciężko jest nam się raz, że trzymać dobrej diety, a dwa, że ciężko jest nam dobrze funkcjonować i też zdolność ciała do spalania tkanki tłuszczowej i skłonność ciała do odkładania i magazynowania energii, tak, też w formie tkanki tłuszczowej, bo tkanka tłuszczowa na organizmie, na naszym ciele, to jest po prostu forma magazynowania energii, tak, która później ewentualnie może być nam potrzebna. Więc ważne jest, żeby się wysypiać, wtedy wszystko idzie łatwiej, zarówno jeżeli chodzi o odpowiednie odżywianie, jak i odpowiedni trening. Także w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Ci coś pomogę, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to możesz polubić ten filmik, zostawić mi komentarz, napisz, co jeszcze chciałbyś się dowiedzieć, czy chciałabyś się dowiedzieć ode mnie, jak mogę pomóc. Jeżeli chcesz więcej filmów ode mnie i podoba Ci się może to co robię, to zasubskrybuj sobie mój kanał, będę wrzucał więcej takich rzeczy, będę starał się, żeby były coraz lepsze. W opisie filmu będzie link do darmowego treningu, który możesz obejrzeć, gdzie pokazuję moją metodę na to, jak schudnąć 12 kg w 4 miesiące, nawet kiedy dużo pracujesz. Także możesz sobie go obczaić. A w tym filmie to na tyle. I do zobaczenia w następnym. Na razie.